Ojcze, dziękujemy Ci. Naprawdę Ci jesteśmy wdzięczni za ten czas, który nam dałeś. W imieniu Pana Jezusa się modlimy. Panie, i na ten jeszcze wykład bardzo Cię prosimy o tą łaskę, o Twoje błogosławieństwo, wsparcie, moc Ducha Świętego, aby zarówno moje usta, jak i uszy tych, którzy słuchają, były otwarte, aby Twoje słowo mogło odnieść skutek i aby Twój Duch dzisiaj działał. Panie, czynimy to na Twoją i tylko Twoją chwałę. Amen. 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 Kochani, pozwólcie, że podsumuję już to, co do tej pory mówiliśmy i nieco zapowiem to, o czym będziemy mówić na kolejnych dwóch wykładach, mianowicie tym i ostatnim dzisiaj, które będzie też nabożeństwem wieczornym. Mówiliśmy o tym, jaki jest Bóg. Mówiliśmy też o tym, jaki jest człowiek i niewiele ludzi, tak jak was próbowałem przekonać, niewiele ludzi zdaje sobie sprawę, kim tak naprawdę jest. A jednak Boże Słowo wyraźnie mówi. Mówiliśmy też o tym, co stało się, co jest skutkiem tego, jaki człowiek się stał, a mianowicie o tym, że zaistniała pewna nieprzyjaźń, pewna przeszkoda z Bogiem. Ale teraz idźmy dalej krok za krokiem, bo to jest pewien ciąg, pewien można powiedzieć cykl, który do czegoś zmierza. Teraz będziemy chcieli powiedzieć o tym, jak pokonać tą barierę, tą przeszkodę między człowiekiem a Bogiem. Pamiętajcie, że Bóg nigdy nie chciał mieć żadnych przeszkód między Nim samym a Jego stworzeniem. Nigdy. To nie był wymysł Boga, aby uczynić jakąkolwiek przeszkodę. Człowiek dobrowolnie ze swojej strony wybrał, choć wiedział, jakie to będą konsekwencje. Taka jest prawda biblijna. Tym negatywnym bohaterem tego wykładu uczynię człowieka, który miał na imię Juri, a na nazwisko Gagarin. Zastanawiacie się, skąd bracie taki pomysł? Bo kochani, kiedy ten człowiek zbił się w przestworza, mówi się, że w pewnym momencie, kiedy tak w tym swoim mechanizmie, którym siedział zakneblowany jak ptak w klatce, nagle doleciał do pewnego momentu i stwierdził tak się mówi. Patrzyłem i patrzyłem, ale nie znalazłem Boga. I dlatego mówię, że tym negatywnym przykładem albo bohaterem tego wykładu będzie ten człowiek, gdyż dla mnie osobiście jest to jakiś kolejny sposób na to, aby jakoś ze strony człowieka dojść do tego Boga. Kochani, to jest obraz tego, jak na przestrzeni lat od początku istnienia człowiek próbował ze swojej strony jakoś rozwiązać tą przeszkodę sam po swojemu. Taka jest prawda, że ten człowiek, Juri Gagarin, okazuje się z jednej strony był bardzo dużym szczęśliwcem, bo zobaczył na własne oczy coś, czego wielu z nas nigdy nie zobaczy. Okrążając ziemię, zobaczył ją z wysoka, te piękne przestworze, ale jednocześnie mówi się, że jest największym pechowcem. Wiecie dlaczego? Że pomimo tego, że oglądał tak piękne rzeczy, i tak musiał wrócić do Związku Radzieckiego. Tak się mówi. Kochani, ale chociaż Juri Gagarin był jaki był, my dzisiaj mówimy o czymś innym. My chcemy dowiedzieć się, jak tą przeszkodę, tą barierę, tą nieprzyjaźń człowieka z Bogiem, jak to pokonać, jak to tak naprawdę unicestwić, jak się tego pozbyć w swoim życiu, bo musisz wiedzieć, że jeśli żyjesz według ciała, więc tak jak grzesznie, jeśli żyjesz w ten sposób, jesteś nieprzyjacielem Boga, bo tak jest napisane. Ale być może siedzisz na tym miejscu i zastanawiasz się, jak w końcu stać się przyjacielem Boga, jak pojednać się z Bogiem, jak pozbyć się tej ciążącej na tobie bariery, która cię dzieli od Boga. Będziemy o tym mówić, a na podstawie przede wszystkim pewnej przypowieści, historii zawartej w Ewangelii Łukasza, 16 rozdziale, 19 do 31 wiersza. Ci, którzy znają tę historię, ci, którzy znają Biblię, wiedzą, że jest to historia o bogaczu i Łazarzu. Tak, to jest ta historia. Wybrałem tę przypowieść tak z inspiracji Ducha na ten wykład dlatego, że tam właśnie zawarta jest ta informacja, że między jednym a drugim miejscem rozciąga się wielka
przepaść i nie da rady. Po prostu nie ma możliwości, aby z jednego miejsca człowiek przeszedł, choćby nie wiem jak chciał, do drugiego. Zaczytajmy się w tą oto przypowieść. A był pewien człowiek bogaty, dostojnik, tak byśmy mogli go nazwać, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. To było takie miejsce, Biblia mówi, że to było miejsce pocieszenia po śmierci. To było jedno z miejsc, do której po śmierci człowiek sprawiedliwy szedł. A więc na łono Abrahama. I umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, widzicie, jest tu pewne drugie miejsce, inne niż to łono Abrahama. Na łonie Abrahama było inaczej, ale ten z kolei poszedł gdzieś indziej, do miejsca, jak powiada Boże, cierpienia, miejsca cierpienia, cierpiał męki. Podniósł oczy swoje, ten bogaty wówczas, i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij tego oto Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków. Innymi słowy, mają Słowo Boże. Mają właśnie Biblię, Słowo Boże. Niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Kochani, musimy sobie to rozważyć, bo specjalnie tą przypowieść, to słowo, tą historię przytaczam na ten wykład, ponieważ tutaj rozciąga się ta przepaść. Zauważcie, że w tym tekście jest wyraźnie napisane, że ten Łazarz, ten biedak znalazł się w miejscu pocieszenia. A ten oto bogaty człowiek, który żył jak żył, zaraz sobie o tym powiemy, znalazł się w miejscu, które wcale nie było pocieszające. To miejsce było pełne płomieni i cierpienia. To miejsce było miejscem, w którym chciało się wołać: ratuj mnie stąd, nie chcę tu być, nie podoba mi się tu. Wielu ludzi dzisiaj mówi: a ja tam chcę iść do piekła, bo tam wszyscy moi znajomi będą. No, niektórzy tak mówią. Będziemy sobie imprezować i siedzieć. Ja tam nie chcę siedzieć na chmurkach, zamiatać i nudzić się z harfą w ręku. Kochani, to nie jest prawda. To są jakieś wymysły ludzkie. Okazuje się, że miejsce cierpienia, piekło, albo w tym przypadku po prostu miejsce właśnie cierpienia, wcale nie napawa radością i pocieszeniem. To jest miejsce, z którego chce się brać nogi za pas i uciekać. To jest miejsce, w którym człowiek nie wytrzymuje. Nie chce tam być, nie wytrzymuje i szuka jakiejś nadziei, jakiegoś ukojenia, ale ono nie nadchodzi i nie nadejdzie. I oto zauważcie, Łazarz z kolei doznaje pocieszenia. On doznaje pocieszenia. Ten człowiek utrudzony przez życie w tym momencie doznaje pocieszenia. I muszę tutaj wyjaśnić pewną rzecz. To nie jest tak, że jeśli ktoś jest bogaty, ten będzie sobie cierpiał po śmierci. I to nie jest tak, że to trzeba żebrać, żeby być pocieszonym po śmierci. To nie jest tak. Zaraz to wytłumaczę. Po pierwsze, zauważcie, w jaki sposób żył ten dostojnik. Okazuje się, że ten człowiek ucztował codziennie.
Jeśli sobie się zagłębisz w sposoby ucztowania kiedyś, jak ucztowano, to tam przelewał się alkohol, tam było obżarstwo i tam bardzo często były tancerki. Takie były uczty za tamtych czasów. No musimy się domyślać, bo nie wiemy, Biblia tego nie odkrywa, jak w tym przypadku było, ale ten człowiek miał pewien styl życia i tym stylem były imprezki. Imprezki i wszystko, co te imprezki ze sobą niosą, można sobie tylko już wyobrażać. Taki był styl życia tego człowieka. Jego dom zamieniał się właśnie w miejsce ucztowania, w miejsce zabawy. To był jak pub, który miał wszystko w sobie. Takie było miejsce, w którym żył i taki był sposób życia tego człowieka. Ale widzicie, Łazarz tak nie żył. On okazuje się, że nie ma z tym nic wspólnego. On owszem leży w pobliżu, ale jak powiada Biblia, leży nie w tym domu, ale gdzieś u wrót. Inne tłumaczenie mówi w bramie. Więc jakby poza tym. Jedyne co miał wspólnego z tym bogaczem, to okruchy, które spadały ze stołu, którymi się od czasu do czasu nakarmił. Taki był Łazarz, taki był ten biedak żebrak, który żył. Kochani, mówię o tym, ponieważ żyjemy w czasach, w którym słowo mieć, posiadać, słowo musisz, zdanie musisz to mieć, nabiera wielkiego znaczenia, już ma w zasadzie wielkie znaczenie. Owszem, pieniądze nie były problemem w życiu tego człowieka, ale mu pomogły. Naprawdę pomogły mu do tego, aby skończyć tak, jak skończył, a więc w miejscach cierpienia. Żyjemy w czasach, którym nazywamy te czasy pogonią za bogactwem, za dostatkiem. Wielu ludzi dzisiaj tak jest nasycanych taką właśnie ideologią. Świat niesie za sobą taką prawdę. Musisz to mieć. Ile razy to słyszałeś? Musisz to mieć. Co jakiś czas wychodzi jakieś nowe urządzenie, jakieś nowa zdobycz umysłu ludzkiego, coś, jakieś nowe odkrycie i po czasie się okazuje, że nie da się bez tego żyć. Przecież do tej pory jakoś żyliśmy, a teraz nie da się bez tego żyć. Musisz to mieć. I wielu ludzi płaci wielkie pieniądze, naprawdę obciąża się wielkimi kredytami, bo muszą coś tam mieć. Wielu ludzi płaci wielkie pieniądze, rujnując swoje życie, bo muszą coś mieć. Muszą mieć to lub tamto. Kochani, czy pomoże człowiekowi coś? Czy to pomoże człowiekowi, że cały świat nawet pozyska, a na swojej duszy straci? Zauważ tą historię. Ona powinna nas pouczyć. Ten człowiek miał wszystko, czego dusza mogła zapragnąć. Wszystko, co ciało mu podpowiadało, on zdobywał każdego dnia. Naprawdę nie chciałbym się wciągać w szczegóły tego, jak mogły te imprezki wyglądać, ale podejrzewam, że one były haniebne, że tam naprawdę się działo, a wielu być może dzisiaj w wielu Melinach, miejscach dzieją się podobne rzeczy, które tam mogły się dziać. W każdym razie ten człowiek tak żył. Dlatego mówię, że nic ci nie da, że pozyskasz cały świat, a na duszy swojej stracisz. Gdyż Biblia mówi, kto ma syna, ten ma żywot. Kto syna ma, możesz nie mieć nic, kochany przyjacielu, nic nie musisz mieć, ale musisz mieć syna, jeśli chcesz mieć żywot wieczny. Kochani, kto ma syna, ten ma żywot. Żebranie nie jest kluczem do zbawienia. Łazarz nie został zbawiony, pocieszony dlatego, że żebrał. On wyraźnie z tego widać, w miejscu pocieszenia się znalazł dlatego, że nie żył po prostu tak, jak żył ten bogacz. Żył innym życiem. Kochani, bogaty człowiek ucztował codziennie. I to, tak jak powiedziałem, nie były zwykłe posiadówki przy herbacie, przy szachach czy warcabach z kolegami. To były inne rzeczy, które zaciążyły na jego życiu i obciążyły go poważnym grzechem. Pewnego dnia po prostu wszystko się skończyło. Pewnego dnia nadszedł czas i wcale nie musieli czekać na sąd za życia. Po prostu życie się skończyło. Umarł i wszystko się skończyło. Jak powiada Biblia, w jednej chwili kończy się życie ludzkie i kończą się wszelkie
nadzieje, kończą się wszelkie zamysły ludzkie. W tym momencie już nie wpadniesz na genialny pomysł, aby coś ze sobą zrobić. W tym momencie kończy się, koniec po prostu. A więc to właśnie się stało w życiu Łazarza i to się stało w życiu tego bogatego człowieka. Zauważ jedną rzecz. Oboje wiedzieli o tym, że jest Pan Bóg. Oboje. Oboje znali Abrahama. Bogaty człowiek nie miał trudności z rozpoznaniem, kim jest Abraham i co on tak naprawdę, Abraham, że jest ojcem wiary, że jest ojcem jakby tego narodu. On nie miał problemu z rozpoznaniem Abrahama. Widocznie za życia wiedział wiele rzeczy. Wiedział, że jest Abraham, wiedział, że jest Mojżesz, że był Mojżesz, wiedział, że jest Boże Słowo, wiedział, znał to, słyszał, ale... Tak jest, ale nigdy nie zrobił użytku z tego, co wiedział. Dlatego największą potrzebą dzisiejszego społeczeństwa i nas, którzy tu siedzimy, zrobić użytek z tego, co słyszymy i co wiemy. Kochani, to jest problem. Wielu ludzi wie, co robić, tylko problem w tym, że tego nie robią. Ja pamiętam pewnego brata, który tutaj świadectwo składał. Mówi, że on nawet zajmował się psychologią i ratowaniem ludzi z nałogów, a sam był w nałogach. No to nie pamiętam, kto to mówił, ale pamiętam, że takie świadectwo z tego miejsca było przytaczane. I on właśnie wtedy mówił, ja doskonale wiedziałem, jak ratować tych ludzi, a sam nie korzystałem z tego ratunku. Kochani, dzisiaj siedzimy na tej sali, i nie będzie osoby, która nie wie jak i nie będzie wiedziała jak. Wszyscy się o tym dowiemy i już się dowiedzieliśmy. Obyśmy zrobili z tego użytek. Oby nie było tak, jak w przypadku tego bogacza. Doskonale wiedział o wszystkim, ale zabrakło mu odwagi, żeby zrobić z tym swoim życiem coś. Po prostu się opamiętać. Kochani, ta historia biegnie dalej. Biegnie dalej i okazuje się, że Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy, jest napisane. Ale teraz jest inaczej. Bóg puszczał płazem czasy niewiedzy. Tak jakby w którymś momencie Bóg zdecydował, dobrze, nie wiesz, to puszczam płazem ci pewne sprawy, ale teraz, kiedy wszystko jest jasne, kiedy masz na tacy położoną Ewangelię, zbawienie, ratunek, oj, czy ujdziesz cało, znowu to powtarzam, jeśli zlekceważysz to wielkie zbawienie. Kochani, mądry człowiek po szkodzie, oczywiście mówi się inaczej, nie? Mądry Polak po szkodzie, w tym przypadku człowiek. Zobaczcie, ten człowiek stwierdza, że okej, on już tak naprawdę jest zdecydowany, jeśli o niego chodzi, ale robi wszystko, co może, aby dopomóc tym, którzy jeszcze zostali. Okazuje się, że ten człowiek nie żył sam dla siebie, miał naśladowców, kompanów, przyjaciół i rodzinę, którzy, jak się okazuje, razem z nim ucztowali i takim życiem się prowadzili. Ale w momencie, kiedy nagle doświadczył końca, więc śmierci i zobaczył, do czego to wszystko prowadzi, stwierdza bardzo jasną rzecz. Stwierdza w tym momencie, że to było złe i ci, którzy pozostali, powinni żyć inaczej, bo on nie chce, aby ktokolwiek poszedł w jego ślady do tej pory. Ale zobaczcie, było już za późno. Kochani, zastanów się, bo być może jest tak, że ci, którzy już odeszli przed nami, a którzy ciebie i mnie znają, być może dzisiaj są w miejscu, do którego by nigdy nie chcieli pójść. Tak jak ten bogacz. I być może dzisiaj z tamtego miejsca, po śmierci, robią wszystko, co mogą, aby zawołać za tobą, za członkiem rodziny, za przyjacielem być może, abyś ty czasem nie popełnił tego samego błędu, co ten człowiek. Abyś nie poszedł w to samo miejsce, w którym on dzisiaj jest, oczekując na wieczność, na sąd. Bo być może ktoś twój bliski, który odszedł, nagle w czasie śmierci, po śmierci dowiedział się nagle, o, do takiego miejsca doszedłem. Oby ci, którzy jeszcze żyją, nie poszli w to samo miejsce. I pewnie wołają tak samo, mówiąc, Boże,
jeśli oczywiście mogą, ale wołają: Boże, poślij kogoś, żeby oni usłyszeli, że koniec takiego życia jest straszny. A wtedy Bóg im pewnie mówi: są na dniach skupienia. Niech wierzą, niech uwierzą. Mają słowo, mają świadectwa. Cóż więcej im mogę dać? Posłałem syna swego, zrobiłem dla nich wszystko. Niech wierzą. Kochani, niech dzisiaj twoje serce napełni się wiarą. Bo być może tak jest. Wiecie, ja teraz wyobrażam, ale piekło i niebo są tak bardzo realne, jak to, że dzisiaj siedzisz na tym miejscu. To jest tak samo realne, choć tego nie widzisz, choć tego nie czujesz teraz, ale tak jest. I ten człowiek wołał: zmiłuj się nad moją rodziną, oni jeszcze zostali, mają jeszcze szansę, ja je już nie mam. Oni jeszcze mają. Wtedy mówi: niech słuchają, niech uwierzą w słowa. Choćby nawet ktoś z umarłych przyszedł, nie uwierzą, jeśli wpierw słowom nie uwierzą. A więc, kochani, jak tą ogromną przepaść, bo w końcu w tych słowach pada takie słowo, taka wieść, między miejscem pocieszenia a miejscem utrapienia rozciąga się przeszkoda, rozciąga się przepaść, bariera, przeszkoda. Dzisiaj jesteśmy na tym wykładzie, aby spróbować sobie powiedzieć, jak to pokonać. Jak tą przeszkodę, chociaż jest napisane, że nie da się przejść z jednego miejsca do drugiego. My nie będziemy chcieli już po śmierci coś rozwiązywać albo przeskakiwać, budować mosty. Dzisiaj jest dzień łaski, aby zbudować most nad tą przeszkodą. Dzisiaj, kiedy żyjesz i jesteś i jest czas łaski, masz szansę zbudować ogromny most, po którym przejdziesz. Dzisiaj, kochani. Dlatego powiada Biblia, jeśli dzisiaj słyszysz głos Ducha Świętego, nie zatwardzaj swojego serca. Bo będzie czas, kiedy już nie będzie szans. Kochani, jak tą przepaść za życia pokonać? No, powiem wam najpierw o tych sposobach, na jakie ludzie wpadli we swojej wspaniałomyślności. Oto ludzie stwierdzili: no tak, skoro Bóg jest dobry, święty, sprawiedliwy, potężny i brzydzi się grzechem, a ja jako człowiek jestem zły, niegodny, niesprawiedliwy i nieświęty, to może trzeba tę przeszkodę tak rozwiązać. Może nagle trzeba uczynkami załatwić sprawę. Teraz będę dobry, teraz będę czynił dobrze, nie będę się z ludźmi kłócił i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli nawet nabroję, to spróbuję dwa razy tyle dobrych rzeczy zrobić, żeby sprawę załatwić. No, byli tacy ludzie i w niektórych miejscach tak się głosi i naucza. Bądź dobry, bądź czyń dobrze, to jest sprawa załatwiona. Ale kochani, kiedy otwieramy list do Galacjan, drugi rozdział, 16 wiersz, otwórzmy sobie ten list. Chciałbym wam powiedzieć, co Biblia na ten temat mówi. Czy naprawdę to jest sposób na rozwiązanie tej wielkiej przeszkody teraz za życia, żeby dostać się do Boga, żeby być z Nim pojednanym? Czy to jest sposób? Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a więc prawa, ale przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie, jeszcze raz jest napisane, z uczynków zakonu, prawa. Ponieważ jeszcze raz jest napisane, z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Zauważcie, co tu jest napisane. To nie wymyśliłem ja, ani nikt siedzący na tej sali, organizator Dni Skupienia. To wymyślił Pan Bóg. Że nie z uczynków człowieka, nie z ludzkich starań, dążeń będzie usprawiedliwiony człowiek, bo nie będzie czegoś takiego jak chlubienie się tym: o, ja to jestem dobry, na pewno zasługuję na niebo. Albo: o, ten człowiek tyle rzeczy zrobił, założył jakieś fundacje charytatywne i takie, nie z tego powodu będzie zbawiony. No ale z jednego i tylko jednego, przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Kochani, to jest Ewangelia, która od wieków jest zwiastowana. Ale inni pomyśleli: no dobrze, skoro nie z uczynków, ja nie mogę uczynków, żadnymi uczynkami sobie zapłacić za zbawienie, to inni stwierdzili: no to może
na podstawie jakiegoś wstawiennictwa innej dobrej osoby, innej zbawionej już osoby. Myśleli sobie może, jacyś święci mi wypracują zbawienie. Jakiś lepszy człowiek utoruje mi drogę do Boga, schowam się za nim, jak będę wchodził do Królestwa Bożego. On jest święty, ja się za nim schowam, to jest mój kolega. No kochani, Biblia wyraźnie mówi, ponieważ kiedy otwieramy pierwszy list do Tymoteusza, 2-5, no i w tym przypadku Biblia wyraźnie mówi i stawia sprawę jasną, że nie tak wchodzi się do Królestwa Bożego. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus. Więc jeśli naprawdę chcesz, aby ktokolwiek utorował ci drogę, uwierz temu słowu, które teraz ci przytoczę. Ja jestem drogą, mówi Pan Jezus. Ja jestem drogą do Ojca. Tak powiedział Pan Jezus, nie ja. Pan Jezus mówi, Jezus jest drogą do Ojca i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, przez Jezusa Chrystusa. A więc no tu się kończą nadzieje zwolenników tej teorii. No dobrze, inni stwierdzili, no dobrze, skoro nie tak, ani nie w ten sposób, to może skoro moje ciało jest tak grzeszne i może ktoś dzisiaj na tej sali stwierdzi, aha, no to skoro jestem taki zły, moje ciało jest złe, wrogie Bogu, moje zamysły ciała są wrogie Bogu, to może należy umartwić swoje ciało. Może trzeba coś uczynić, żeby to cielsko jakoś zakneblować, żeby już sobie nie szalało. No kochani, wielu ludzi do takiego doszło wniosku. Zaczęli gdzieś się wieszać na słupach, pasożytom na pożywienie tylko dlatego, że stwierdzili, że tak grzeszne jest ich ciało, że aby zyskać zbawienie, to trzeba temu ciału trochę za skórę zaleźć. No i w ten sposób się gdzieś zamykali i tak dalej, sądząc, że to się Bogu podoba. Ale kiedy otwieramy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian z kolei, 3-17 wiersza, jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, zaraz odpowiemy sobie na to pytanie, co jest tą świątynią Bożą? Tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a kto jest nią? Wy nią jesteście, mówi apostoł Paweł do wierzących ludzi, że ich ciała stały się świątynią. Więc jeśli człowiek chce dojść do Boga, to nie poprzez niszczenie tej potencjalnej świątyni, bo to grozi czymś bardzo niebezpiecznym. Kochani, nie należy czynić szkody swojemu ciału. Należy je szanować, oczywiście z rozwagą, z odpowiednią troską, bez przesady. Ale nie wolno jej niszczyć pod pretekstem tego, że Bóg tego chce. No to z kolei człowiek mógłby stwierdzić, skoro nie tak, skoro nie w taki sposób, jeszcze nie w taki sposób, to jak można zyskać zbawienie? No, Pan Jezus wyraźnie powiedział, u ludzi jest to rzecz niemożliwa, ale Bóg, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla Boga wszystko jest możliwe. Kochani, kiedy ludzkość wypracowywała sobie poprzez wszystkie religie świata tak naprawdę system jakichś uczynków, które mogą przybliżać człowieka do Boga, to jest taki system, który tak naprawdę wszystkie religie świata pokazują, co zrobić, aby udobruchać tego Pana Boga w końcu. Tak naprawdę, kiedy te wszystkie religie pokazują tą uczynkowość człowieka, to tylko jedna, jedyna, nie powiem religia, ale wiara, jedna jedyna wiara pokazuje coś zupełnie odmiennego. Jedna jedyna wiara tak naprawdę podnosi jako sztandar jedno jedyne słowo. Łaska, łaska. Żadna inna religia nie zna tego słowa. Oni głoszą coś takiego, to ty musisz zapracować, to ty musisz wymodlić, to ty musisz udobruchać, to ty musisz. Wiele ludzi w ten sposób funkcjonuje. Zrobiłem to, co jeszcze mam zrobić? Zrobiłem to, co jeszcze mam zrobić? Pójść tam, co jeszcze mam zrobić? I ciągle brak satysfakcji. Ciągle to takie poczucie niespełnienia tych oczekiwań. Bo tak jest zawsze.
Ale jedna, jedyna wiara, wiara w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, pokazuje słowo łaska. Łaską jesteście zbawieni. Boży to dar. Boży to dar. Kochani, wszystkie religie świata pokazują tą nieszczęsną ludzką dolę. Oto najlepszym obrazem są te wielkie świątynie z wielkimi schodami, po których człowiek jako nieszczęśnik musi się wdrapywać i wdrapywać, żeby jakoś tymi swoimi uczynkami dojść do Boga i Go udobruchać. Jest jedna, jedyna droga do Ojca poprzez Jezusa Chrystusa. Kochani, kiedy otwieramy sobie 6 rozdział listu do Rzymian, pozwólcie, że przeczytamy go i rozważymy na koniec tej sesji wykładowej. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. No taka jest prawda i starałem się o tym mówić wczoraj i dzisiaj. Jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Taki, z którego się teraz wstydzicie. To jest właśnie to, o czym powiedziałem na początku, że wielu ludzi zbawionych i nawróconych dzisiaj mówi: głupi byłem. Głupi byłem przez te wszystkie lata. Wstyd mi za to, jak się prowadziłem. Taki z tego pożytek, mówi apostoł Paweł. Teraz mamy, że się musimy wielu rzeczy wstydzić. A końcem tego jest śmierć. Teraz zaś jest inaczej, bo wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Żaden inny Bóg nie zrobił czegoś takiego, bo nie ma innych bogów, tylko ludzie sobie powymyślali. Ale nigdy nie było w historii takiej sytuacji, żeby to Pan Bóg zszedł i sam uczynił wszystko, aby człowiek był zbawiony. Każda inna pokazuje tą nieszczęsną ludzką dolę jakiegoś dążenia do Bogu i podobania się Jemu. Dlatego wielu ludzi dochodzi do jakichś karkołomnych wniosków. Wysadzają się w powietrze, inne rzeczy robią, myśląc, że Bogu chwałę oddają, bo myślą, że zapracują jakoś. Kochani, Pan Jezus jest drogą do Ojca. On jest tym, który nam darował zbawienie. I dlatego jak pokonać tę przeszkodę? Jest jedno, jedyne wyjście, aby to pokonać. Opamiętać się i wierzyć w Jezusa. Uwierzyć w Jezusa, opamiętać się i, drogi słuchaczu, On ci da nowe życie pojednane z Bogiem, pełne Jego błogosławieństw, a przede wszystkim pełne wolności od tego piekielnego grzechu, który nad nami zawisł. To jest Ewangelia, która ma moc Bożą w sobie. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kochani, więc nie ma lepszej rzeczy, jaką człowiek dzisiaj może uczynić, jak pokornie skłonić swoje czoło, skłonić swoje kolana i powiedzieć: Panie, ja w to wierzę, ufam Tobie i oddaję Tobie życie, chcę się nawrócić, pokutować, zawrócić, nie chcę tak dalej żyć, chcę mieć nowe życie, chcę się pojednać z Ojcem. Dlatego apostołowie raz po raz wołali, mówili: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy i wzywamy wszystkich ludzi, pojednajcie się z Bogiem, pojednajcie się z Bogiem. No to jest to, o czym chciałem powiedzieć podczas tej sesji. Zauważcie, człowiek szuka różnych sposobów na to, aby obejść tą. Okazuje się, jest to tak łatwe, a tak trudne dla człowieka. Tak łatwe, bo wszystko Bóg uczynił. Tak jak powiedziałem, każda religia pokazuje tą nieszczęsną dolę ludzką w postaci czynienia i robienia wszystkich wysiłków, jakie tylko możemy, aby dojść do Boga, a ta jedna pokazuje, że to Bóg przyszedł do człowieka. Kiedyś pewien astronom powiedział coś takiego: to nie jest, chodząc po księżycu, to nie jest nic niezwykłego, albo coś wspaniałego, że człowiek stanął na księżycu. Wspaniałe jest to, że człowiek postawił swoją nogę, że Bóg postawił swoją nogę na ziemi.
I to jest niezwykłe, kochani. Kochani, Pan Jezus jest dla ciebie ratunkiem dzisiaj. I dlatego słysząc o tych wszystkich, słysząc całe to zwiastowanie, od dzisiaj od pierwszego wykładu, aż po ten wykład, być może w twoim sercu rodzi się w końcu to pragnienie i ta świadomość, tak, jestem grzesznikiem, uświadomiłem sobie to, nie ma dla mnie ratunku innego, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Jesteś we wspaniałym miejscu, kochany. Kochany, jesteś we wspaniałym miejscu. Dzisiaj Boża ręka jest tak mocno wyciągnięta w twoją rękę. Jeśli tylko pozwolisz, Pan Bóg uchwyci cię i podniesie do życia. Jeśli tylko zechcesz, jeśli tylko zapragniesz. Nie musisz męczyć się ze swoim grzesznym życiem, a poza tym, i co więcej, nie musisz żyć ze świadomością, że czeka cię wieczne potępienie. Ale możesz dzisiaj wyjść zupełnie inny. Możesz wyjść lekki jak skowronek, ponieważ te wszystkie grzechy nagle z ciebie opadną i już nigdy więcej nie będą ci wyliczone. Dlatego Pan Bóg w Bożym Słowie mówi, choćby tych grzechów, choćby te grzechy były jak szkarłat czerwony, jak śnieg zbieleją. W innym miejscu jest napisane, że już więcej nie policzy tych grzechów. Jakby zapomni o tym. Bo zawsze, kiedy na ciebie będzie patrzył na ciebie, przez pryzmat tego, co Jezus Chrystus uczynił, a w co ty uwierzyłeś całym swoim sercem. Kochani, i taka jest droga zbawienia i nie ma innej. Naprawdę nie ma innej drogi. Więc cóż mówić więcej? Skorzystaj z tej drogi. Wejdź na tę drogę. Zawołaj dzisiaj do tego, który jest pośród nas. Do Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za ciebie. Zmartwychwstał trzeciego dnia i dzisiaj siedzi po prawicy Ojca i wzywa cię do pokuty, opamiętania i pójścia za Nim. Abyś mógł już zawsze z Nim być. Nie oddzielony od Niego, ale zawsze z Nim być. Łaska Boża objawiła się, abyśmy pokutowali, opamiętali się, zrzucili ten ciężar. Taka jest łaska Boża i żyli nowym życiem świętym w Bogu.